Dzień doberek, moi drodzy, 16 dzień czerwca, środa, kolejny wstawak z pewną ciekawostką, która w ogóle będzie taka, myślę, fajna, w sensie ważna, w sensie dla mnie ona jest ważna, ona mi dużo pomaga w życiu. Nie jest może jakoś bardzo błyskotliwa, ani taka, a to powiem potem. Czołówka. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, moi ulubieni, moi serdeczni, moi. Właśnie moi, kurczę, tak, to jest, chyba sobie za dużo przywłaszczam was, ale trudno. Witam was bardzo serdecznie w środowym odcinku i zapraszam na dzisiejszą ciekawostkę, która muszę wam powiedzieć jest dla mnie bardzo ważną ciekawostką, tak jak mówiłem we wstępie, i która, mówię, może nie jest spektakularna, może nie jest jakaś taka, że o, wszystko się otwiera w życiu, ale mnie ona, kurczę, tyle rzeczy układa i naprawia, że głowa mała. Oczywiście prawdopodobnie mówiłem wam o tym już miliardy razy, ale powiem wam o tym na nowy sposób, inny sposób. Gwiazdy, bo dzisiaj będzie o gwiazdach. Nie wiem, czy wiecie, które gwiazdy żyją najdłużej. Nie wiem, czy to jest najważniejsza cecha gwiazdy, żeby żyła najdłużej, bo gwiazda w ogóle powinna świecić, a w ogóle to powinna być gwiazdą po prostu. Ale jakby, które najdłużej żyją? Otóż okazuje się, kochani, że takie te największe, takie wielgochne, takie, co mają takie wielkie, wiecie, światło, co się świecą po prostu po całym wszechświecie, to one w ogóle żyją najkrócej, w sensie parę milionów lat. Ja wiem, nam się to wydaje, aha, parę milionów to krótko, okej. Okay. Ale naprawdę żyją krótko, w sensie w perspektywie istnienia świata, wszechświata, parę milionów to jest po prostu tak, jakby ziewnął, nie? Więc one w ogóle żyją bardzo krótko, dlatego że jak są takie wielkie, to mają jakieś takie struktury słabe, że się po prostu rozpadają. Otóż uwaga, najdłużej żyją, kochani, takie karły gwiezdne. Takie najmniejsze, po prostu czerwone, takie małe karzełki, które są po prostu bardzo gęste, bardzo zbite i niewielką mają masę. Natomiast po prostu w związku z tym są bardzo trwałe i one żyją miliardami. Czekajcie, to miliardami lat. Czyli małe struktury, małe gwiazdy żyją najdłużej. I kochani, jak sobie myślę o życiu, i to w takim życiu na różnych poziomach, o życiu, nie wiem, wspólnotowym, o życiu biznesowym, w sensie przedsiębiorstw, o życiu, nie wiem, różnych projektów zawodowych, o życiu tego, co robimy w życiu. Kochani, to też mam takie przekonanie, że jak coś się staje za duże, to się rozpada. Kochani, zobaczcie, że jak się robią jakieś wielkie firmy, to one oczywiście mają moment wzrostu, kiedy bardzo się rozwijają, bardzo są super, bardzo są świetne, ale kiedy się stają bardzo, bardzo duże, to potem jest mi się trudno utrzymać na tym bardzo wysokim poziomie i się po prostu rozwalają zwyczajnie, nie? Nie wiem, jak to będzie z tymi takimi największymi firmami, które są teraz, bo pewnie mamy za mało jeszcze perspektywy czasowej, żeby to zobaczyć, ale jest już trochę takich firm, które 20-30 lat temu były po prostu gigantami. Ja sobie lubię czytać o takich rzeczach i których po prostu dzisiaj nie ma w ogóle. Ślad po nich zaginął, nie istnieją, stały się za duże. Mamy, kochani, nie wiem, wspólnoty, które kiedy się stają bardzo wielkie, to zazwyczaj robią się w nich ogromne problemy. Uwaga, Kościół jest taką wielką wspólnotą, kiedy jest bardzo wielki, to on sam w sobie, jako taki właśnie wielki organizm, robi się problematyczny. Kiedy się go sprowadzi do małych wspólnot, do małych konkretnych grup, do ludzi. Uwaga, kochani, tak samo jest z działaniami. Ja też to widzę po moich różnych działaniach, że kiedy coś za bardzo rozdmucham, robię się za duże, ja to przestaję ogarniać, to w ogóle pociąga za sobą za dużo czasu, za dużo zaangażowania i to w ogóle się potem okazuje czymś niedobrym. I nie chodzi mi o to, że mamy robić, kochani, nic albo mało. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby nie przeszarżować w skali. Tylko nie wiem, że teraz część z was zadaje sobie takie pytanie, Boże, człowieku, ale jaka skala, o czym ty mówisz? Kochani, chciałbym, żebyście teraz pomyśleli, bo to każdy z was musi zrobić sam, o jakichś rzeczywistościach waszego życia, może o jakichś grupach, w których jesteście, może o jakichś konkretnych działach, które robicie, albo w które się zaangażowaliście. Czy któreś z nich nie są za duże, zbyt liczne, zbyt rozbuchane i przez to macie poczucie, że tam nie idzie tak dobrze. Na przykład czasem jak człowiek dołączy do jakiejś bardzo wielkiej wspólnoty, która nie ma dobrego mechanizmu dzielenia się na małe, bo nie znaczy, że nie może być dużych wspólnot, ale nie ma dobrego mechanizmu, gdzie człowiek może wejść w konkretną jednostkę, w konkretny moment taki jeden, być w małym organizmie, to człowiek ma takie poczucie, że nie jest nigdzie. Pomyślcie, że nie ma jakichś dzieł, które robicie, się za bardzo rozdmuchały, albo macie jakieś za duże, po prostu wyśrubowane ambicje, i po prostu całe życie się wam już pod to podporządkowało i jesteście głęboko nieszczęśliwi, bo ciągle gonicie za tą wielkością, a ona się nie może wydarzyć. Kochani, ja to mówię, bo ja mam w swoim życiu bardzo wiele takich przykładów, gdzie jakby wiem, że muszę ciąć niektóre rzeczy, bo kiedy je za bardzo rozdmucham, a mam taką tendencję, to się robi niedobrze. To się to wynaturza się to. Wykarykaturza się to. O właśnie, wykarykaturza się to. To jest jakieś takie japońskie słowo chyba. Wykarykaturza się to! O, może być. Moi drodzy, przepraszam, że mam takie myśli w głowie. Kochani, pomyślcie. Małe gwiazdy najdłużej trwają. Jak coś jest za wielkie, to się szybko rozwala. Spróbujcie sobie to przełożyć.
To wymaga trochę wysiłku, trochę pracy takiej, żeby się sobie przyjrzeć i swoim dziełom. Czy coś nie jest za duże i nie trzeba tego... Przepraszam, coś mnie swędzi w nosie. I czy nie trzeba tego trochę... Właśnie. Albo podzielić, bo nie chodzi o to, żeby niszczyć, tylko na przykład podzielić na mniejsze jednostki, albo rzeczywiście coś po prostu skondensować, zmniejszyć. Dla mnie to jest w ogóle ważne. Może dla kogoś z Was też się takie okaże. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek. Już go kończę, bo tak widzicie, szybko mówię, żeby skończyć, bo było dzisiaj dosyć długo, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest dzień i trzeba żyć i trzeba robić dobre rzeczy. Ściskam Was, pozdrawiam Was, błogosławię Was i bardzo się cieszę, że z Wami się mogę spotykać. Miejcie najlepszy dzień dzisiaj. Z Bogiem. Pa!